Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu Szabat, 25 godzin nieskończoności, od kiedy jest jutro i o śpiewie ksiąg. Jest to piąte spotkanie z cyklu Arka Przetrwania, cykl spotkań o świętach żydowskich, które odbywają się w Żydowskim Instytucie Historycznym w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Naszą prelegentką jest we wszystkich wydarzeniach oczywiście pani Maharat Miriam Gonczarska, nowojorska rabinka, absolwentka szkoły religijnej Yeshivat Maharat w Nowym Jorku. I cały cykl sześciu spotkań przybliża znaczenie świąt dla przetrwania tożsamości żydowskiej. Zarówno w czasie wykładu, jak i po wykładzie zapraszamy do zadawania pytań. Oczywiście nasza prelegentka postara się odpowiedzieć na wszystkie, zarówno po wykładzie, ale jeśli kogoś kwestia nurtuje, to zachęcam do wpisywania tego na czacie wcześniej. Także zapraszam Państwa na wykład i oddaję głos naszej prelegentce. Witam serdecznie Państwa. Chciałam powiedzieć, że napisał ktoś do mnie z Państwa słuchaczy, ja tutaj podam swój e-mail również, żebyście Państwo mogli to też robić. Pytanie dotyczące tego, czy w ortodoksyjnej społeczności jest, czy to prawda, że w ortodoksyjnej społeczności kobiety nie robią, nie zajmują się sztuką i że tylko te wycinanki robią tylko panowie? I jak to jest w ogóle z tymi kobietami i z tym, co one robią i czego nie robią. Więc powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego się pojawiło to pytanie o wycinankach, bo wspominałam w zeszłym spotkaniu o wycinankach naszej wspaniałej artystki Moniki Krajewskiej, która udzieliła mi kilku wycinanek, żeby omówić właściwie święto Szawłot, które są mocno z tą tradycją wycinanek związane. I bardzo się cieszę, że Państwo do mnie piszą z pytaniami. To jest naprawdę przyjemne bardzo. A no, prosta odpowiedź jest taka, że to bardzo często zależy od tego, na ile kobieta się czuje wygodnie i komfortowo z tym, co robi, prawda? To znaczy, że to nie jest tylko tak, że jakieś normy męskie nakładają na nią. Są kobiety, które są w hasyckich społecznościach i ultraortodoksyjnych społecznościach i mają różnego rodzaju pozycje publiczne. Są w Nowym Jorku mamy panią, która jest sędziną publiczną, która jest ultraortodoksyjna, są prawniczki, są lekarki z tego środowiska, jak najbardziej. Spotkałam kiedyś panią, która jest naukowcem, tak, zajmującym się mózgiem, neuroscientist. Więc to, naprawdę są różnego rodzaju bardzo ciekawe zawody wśród tych pań. Jedna z pań, którą spotkałam w Boroparku, ultraortodoksyjnej hasyckiej dzielnicy, robi od wielu lat dekoracje do suki, które nie tylko są wycinankami, ona robi całą ogromną menażerię, całą historię świata w takich małymi lalki, takie małe przedstawienie tego, różnych scen z Biblii i z historii żydowskiej. Także nie tylko, że ona to robi, to ona dekoruje, to jest, ona zaprasza do siebie do domu i każdy, kto wie o tym, to zwykle są osoby jednak religijne, które przychodzą do tego domu, mogą przyjść i zobaczyć jej wspaniałe prace, które ona wykonuje. Więc i ona bardzo bez żadnego problemu i skrupułów rozmawia z gośćmi. Myśmy poszli tam ze znajomym, też ultraortodoksyjnym, i żeśmy bardzo długo rozmawiali z nią oboje i nie było żadnego problemu. Zajrzał tam mąż w tym momencie, on mówi, a tak, że ona się tym zajmie. Nie żadne zadanie. Także nie było żadnego, także proszę wierzyć mi, że to jest, ale też znam takie panie, które absolutnie nigdy w życiu nie robiłyby niczego, nie tylko publicznie, ale też prywatnie. Wiele kobiet z tego środowiska zajmuje się przede wszystkim robieniem dobrych uczynków, to znaczy na przykład pracą w szpitalach, na przykład ze środowiska Satmar. Nie ma takiego szpitala w Nowym Jorku, w którym nie ma pomocy ze strony tych kobiet, które tam są, karmią, wspierają duchowo. No teraz w czasie COVID-u to jest bardziej skomplikowane, prawda? Ale to jest, ma ogromne znaczenie, szczególnie dla osób religijnych, które są skazane, które nie zawsze mają dostęp do takiego jedzenia koszernego, które im odpowiada. Więc to jest bardzo ciekawe. Więc proszę zobaczyć, mamy pytanie, mam odpowiedź, także proszę się nie obawiać, zapraszam do rozmowy, do dyskusji na różne tematy. Ja, że na wszelki wypadek, gdyby ta osoba nie dotarła na dzisiejsze spotkanie, to wyślę do niej po prostu link, kiedy wejdziemy, bo te spotkania później są widoczne na YouTubie, też będzie, proszę sobie wyszukiwać, później ktoś, coś Państwu umknęło, albo chcielibyście dosłuchać, albo podzielić się ze znajomymi, zapraszam serdecznie, można, potem będzie to dostępne na YouTubie. Dobrze.
Także bardzo dziękuję jeszcze raz Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu i dzisiaj, proszę Państwa, bardzo ważny i ciekawy temat związany właśnie z obrazkiem, który tutaj widać, czyli z szabatem. Także piękny obraz, który widzimy przed nami, o kobiety zapalającej świecę szabatową ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego. Tak, zwykle wybieram takie dekoracje, czasami wychodzimy poza zasoby zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego. Więc ja zawsze, jak mówię, mam pewne intelektualne wyzwanie. O, dostałam informację, że pani Joanna, która tutaj jest z nami, usłyszała moją odpowiedź i bardzo dziękuję i pozdrawiam je serdecznie. To ja oczywiście przekazuję pozdrowienia dla wszystkich Państwa. Dobrze. Więc teraz dobrze. Więc jeśli chodzi o jak nauczać Tory, szczególnie w świecie internetu, nie tylko, prawda, to jest oczywiście wyzwanie ogromne. Pytanie jest takie, że dzisiaj tak naprawdę mamy internetowy lekarze, tak, jak rozmawiamy z naszym lekarzem, to mówię, przepraszam bardzo, ja wiem, że to tak nie wypada, ale wyczytałam, prawda? I czy to jest tak, czy inaczej. Bardzo często w rozmowach z lekarzami mamy takie sytuacje i również z rabinami, my się trochę śmiejemy w swoim zamkniętym środowisku rabinackim, że kiedy nas, że tak powiem, zastąpi AI, tak? Kiedy zamiast wysłuchać Miriam Gonczarskiej, która może coś przekręci, może czegoś nie pamięta, może się potknie, może coś nie powie tak, jak powinna, prawda? Tutaj włączymy sobie AI, które nam wszystko pięknie pozbiera, wszystkie informacje i wybierze najlepszy algorytm. Więc to jest oczywiście tak, że dzisiaj, no, może jeszcze nie jest aż tak, że mamy AI, które może nas nauczać Tory, ale na pewno mamy, proszę Państwa, ogromne zasoby w internecie. Więc dlatego jestem trochę w trudnej sytuacji, ponieważ nie chcę powtarzać Państwu, co napisało na przykład 614 przykazanie, czy stronę Chabadu, które są po prostu a nawet sama strona Wikipedii, szabat, po prostu słowo szabat na Wikipedii, gdzie znajduje się po prostu ogromna ilość bardzo ciekawych i dobrze zorganizowanych, dobrze ułożonych informacji. Tam akurat jeśli chodzi o samą stronę Wikipedii, jeśli chodzi o słowo szabat, to znajduje się kilka błędów, które są dość, zresztą niektóre są dość komiczne, niektóre są ciekawe, to znaczy jak to się mogło do takiego drobnego błędu dojść. Ja nie jestem wikipedystką, więc w związku z tym nie poprawiam wpisów, chociaż kiedyś myślałam, żeby się tego może nauczyć, ale już mam po prostu tyle różnych czapeczek i z obowiązków i dziwnych zajęć, że to chyba nie będzie chyba w mojej przyszłości. Za to mówiąc tutaj krótko w kontekście szabatu, naprawdę wybór materiałów, nawet w języku polskim, niektóre tematy są trudne do omówienia w języku polskim, brakuje tych materiałów. Jeśli chodzi o szabat, proszę Państwa, jest po prostu morze, nawet w języku polskim. Więc gdybym tutaj same te cytaty, prawda, z Tory, przy której chyba bodajże słowo trzeba się pojawia 66 razy, rozumiecie Państwo, 60 sekund na godzinę, 60 minut na godzinę, nie przeczytalibyśmy wszystkich wpisów i zrozumieli wszystkich cytatów z Tory. Więc musimy interpretować, musimy wybierać, co wybieramy. I oczywiście dylemat jest taki, że to, co jest, jeżeli będziemy powtarzali to, co jest w źródłach, no to oczywiście jest bardzo dużo. I też będzie to nudne dla Państwa. Zresztą będzie z drugiej strony zaczynam coś opowiadać od siebie, dodawać, wybierać, no to oczywiście jest moja jakaś wersja rzeczywistości, subiektywna, wyrwana z kontekstu często. Jeżeli zupełnie będę wymyślać własne rzeczy, no to będzie zupełnie oderwana i to się niestety zdarza. Ja słyszę osoby, które z wielkim autorytetem wypowiadają się o tradycji żydowskiej, prawda, i mają po prostu, zupełnie nie mają kontekstu. Coś mi się tutaj zacięło, nie wiem, ktoś wrzucił YouTube i ja po prostu nie mam możliwości, żeby... Nie. Okej, dobrze, nie widzę Państwa, nie mam wstępu do publicznego czatu, coś się tutaj zrobiło. Zaraz, sekundkę, może spróbuję. A, to są nagrania z poprzednich, mi się zasłoniły. Sekundkę, bo ja chcę widzieć tutaj, co Państwo piszą. Okej, dobrze. A może tak zrobię. Przepraszam najmocniej, chwilę, dobrze. I oczywiście szukam jakiegoś balansu, więc oczywiście najciekawszą rzeczą jest, kiedy cytujemy jakieś fragmenty, to staram się szukać
takiego balansu pomiędzy torą pokoleń, czyli tą torą, która była przekazywana nam przez pokolenie z Talmudem. Słyszałam, że wczoraj był wspaniały wykład na temat Talmudu, właśnie bardzo się przyda dzisiaj. Talmudu, również tory filozoficznej, który podejścia rabinicznego, które zajmuje się prawem religijnym, kwestii takich na przykład duszpasterskich. Bardzo często jest tak, że mamy takie napięcie pomiędzy tym, co powiemy komuś, jaka jest odpowiedź ściśle, stricte halachiczna, a tak naprawdę tego, co ta osoba konkretnie potrzebuje usłyszeć. Taki przykład może ciekawy mógłby być, przychodzi do nas osoba, która na przykład nie jest w stanie przestrzegać jakiegoś przepisu religijnego z powodu psychologicznego. Prawda? Trudno jest mi w tej chwili na jeden bardzo ciekawy przykład w czasie COVID-u. W czasie, kiedy w Izraelu i w Ameryce był absolutny zakaz wychodzenia, ludzie nie mogli się spotykać i był ogromny problem z 3 dniami świątecznymi, to znaczy 2 dni Pesach plus Szabat, i ludzie nie mieli możliwości uczestniczenia w sederach paschalnych. Nie każdy wie, jak przygotować własny seder paschalny, i była ogromna dyskusja. Z jednej strony my staramy się nauczać, żeby nie używać sprzętu elektronicznego w Szabat. Więc w związku z tym, z punktu widzenia halachy, powinniśmy powiedzieć, że absolutnie nie można używać na przykład Zoomu, żeby się porozumiewać z innymi osobami w trakcie sederu. A z drugiej strony, kiedy sobie wyobrażaliśmy siedzące osoby, samotne, rozrzucone po całym świecie, prawda, które nie mają możliwości dotrzeć do swojej społeczności, wielu rabinów, nawet wielu bardzo ortodoksyjnych rabinów, uznało, że w takiej sytuacji można jednak zostawić włączony Zoom w Szabat. No więc to jest taki, czy w święto. Więc w takiej sytuacji właśnie pokazuje taki przykład pomiędzy tym, jak byśmy chcieli, co trzeba robić duszpasterską, nawet jeżeli w jakimś sensie może to być jakiś problem z punktu widzenia takiej strategicznej halachy. W związku z tym, kiedy będę mówiła troszeczkę o zakazach obowiązujących w Szabat, to proszę pamiętać, że to jest w sytuacji idealnej. To jest sytuacja, kiedy osoba nie jest chora, której nie ma zagrożenia życia, której nie ma żadnych, nie toczy się jakaś sytuacja konfliktu, prawda, w której trzeba schodzić do schronów i tego typu sytuacji. W takich sytuacjach zagrożenia życia, jakiejś wyższej potrzeby, prawda, nawet właśnie jakieś nawet choroby czy cierpienia, te przepisy są łagodzone automatycznie. Więc to jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć. I oczywiście mamy też torę mistyczną, która nie jest torą halachiczną. Nie uczymy się zwykle, chociaż są wyjątki, halachy prawa żydowskiego z kabały. I oczywiście mamy też kwestię poezji, mamy też kwestię pewnej zadumy, oczywiście mamy całą ogromną literaturę liturgiczną. I wszystkie te elementy spotykają się w Szabacie, ponieważ Szabat jest, że tak powiem, takim miejscem spotkania, jest najważniejszym świętem w judaizmie. Więc wszystkie te elementy, które są w tradycji żydowskiej, w jakiś sposób albo są związane z Szabatem, albo odbijają się w Szabacie, albo z Szabatem dyskutujemy. No ktoś może powiedzieć, no dobrze, proszę mi dać przykład, ślub żydowski, jak może być związany z Szabatem? No tak może być związany z Szabatem, że musimy teraz dyskutować na przykład, czy może się odbyć pierwsza noc w Szabat. Możemy dyskutować, co się stało, jeżeli czy możemy zrobić chupę zaraz przed Szabatem, żeby w piątek wieczorem zjeść posiłek pierwszy, prawda, po ślubie. Możemy zadać pytanie, prawda, czy można napisać ktubę święta, bo Szabat to w ogóle, to raczej nikt się nad tym nie zastanawia, ale na przykład w jakiej sytuacji, kiedy, przepraszam, get na przykład, w drugi dzień świąt była wielka dyskusja, też związane z przepisami szabatowymi, ponieważ święta, wszystkie przepisy z wielkich świąt oparte są na Szabacie. No więc tego typu przykłady, jakiekolwiek Państwo możemy przy okazji jakiegoś innego spotkania dłuższego, możemy zrobić taką zabawę i każdy temat, który Państwo mi podadzą, ja Państwu pokażę, jak ona jest, jak przepisy szabatowe nakładają się na tą kwestię. Dobrze. Dobrze, więc proszę też zwracać uwagę metodologicznie, będę podkreślała, jakie źródła są, skąd i z czym są związane. Dobrze. Oczywiście najważniejszym elementem tego wszystkiego jest to, że szabat jako taki nie jest tematem intelektualnym. Więc ja w ciągu godziny chcę opowiedzieć Państwa o doświadczeniu, które na przestrzeni 3,5 tysiąca lat miała społeczność żydowska, a właściwie członkowie społeczności żydowskiej na terenie na całego świata. Naprawdę.
Więc proszę sobie wyobrazić, jaki to jest ogromny obszar, jaki to jest ogromna, jaka jest to ogromna przestrzeń emocjonalna. No, tyle szabatów, tyle różnych ludzi w różnych miejscach, z różnymi tradycjami, z różnymi posiłkami, prawda, z różnymi przepisami kuchennymi, które są bardzo egzotyczne, jak czytam w Talmudzie przepisy kuchenne, potrawy, bardzo są niektóre zaskakujące, niektórych bym bardzo głęboko nie polecała. Także naprawdę to jest ciekawe. Szabat jest doświadczeniem, ale jednocześnie mamy pewien teologiczny archetyp szabatu. No, kiedy mówimy szabat, to mamy na myśli ten teologiczny archetyp. I w tej przestrzeni teologicznego archetypu szabat sam sobie jest paradoksem. Otóż oczywiście jest to dzień, który został stworzony, Bóg stworzył świat w ciągu, i teraz można mówić 6 czy 7 dni, ale zakładając, że Bóg stworzył świat w ciągu 7 dni, to znaczy, że 7 dnia przestał stwarzać, a jednocześnie stworzył szabat. Więc jest ten paradoks automatyczny. Jest to czas, w którym nie powinniśmy dokonywać zmian, ale czas biegnie dalej. No, a każda forma czasu, jak tutaj pisałam wcześniej, czas jest konsekwencją zmian, jest konsekwencją entropii, jest konsekwencją pewnych cyklów, które obserwujemy w naturze. I w związku z tym, w dalszym ciągu mam zasłonięty czat, niestety nie jestem w stanie go widzieć. Więc niestety, więc jest tak, że czas jest tutaj. Teraz mam się udało. Więc jest czas, jest związany z entropią, dlatego zawsze, nawet jeżeli jest szabat, który jest jakby trochę ponad czasem, w dalszym ciągu jesteśmy głęboko zanurzeni w czasie. I dlaczego, żeby to pokazać, jak głęboko jest ten paradoks, jest to, że mówimy z jednej strony mi ein, Olam Haba, Yom Shabbat Menucha, że z przyszłego świata, że czerpienny to jest dzień szabatowego odpoczynku, to jest w jednej z pieśni szabatowych. Ja zawsze mówię, że pieśni szabatowe, sidur, modlitewnik żydowski, śpiewnik żydowski są pełne tradycji i nauki o tradycji żydowskiej. Że osoba, która chce się poznać tradycję żydowską, jeżeli chcecie zrozumieć państwo podstawę tradycji żydowskiej, można czytać modlitewniki żydowskie, tak jakby się czytało podręczniki do judaizmu. I są na całe szczęście kilka wydań po polsku, z których można czerpać wiedzę, również oczywiście po angielsku. Po angielsku nawet można znaleźć w internecie całe fragmenty liturgii żydowskiej, błogosławieństwa itd. itd. Więc bardzo są przydatne, bardzo jasny sposób zbierają z całej tradycji żydowskiej, wybierają te fragmenty, które mają największe znaczenie, i to jest najlepszy podręcznik. Dobrze. Szabat, teraz słowo szabat jako takie, no to jest shin beit taf, odpoczywać, ustać, obserwować, zaprzestawać działalności. I to jest oczywiście to, o czym mówiłam, że to jest to zatrzymanie w czasie, które jednocześnie jest kolejnym dniem. I to jest, trochę o tym paradoksie teraz będę mówiła. Dobrze. Więc tutaj trochę sobie jeszcze, może wrócimy do tego slajdu. Więc tu jest fragmenty, też prace z Żydowskiego Instytutu Historycznego, które pokazują nam właśnie zapalenie świec. To jest 1923 ten rysunek, prawda? I zaraz wrócimy do tego, dlaczego tutaj pani odnosi się taką wagę, prawda? Jest w centrum uwagi. I tutaj mamy oczywiście, prawda, formy, które oświetlenia stołu szabatowego, co ma znaczenie również w kabale, które znajdują się też w żydowskim pracach, które się znajdują, zdjęcia, które się znajdują w Żydowskim Instytucie Historycznym. Dobrze, więc zobaczmy na ten proces szabatu sam. Prawda? Więc szabat to nie jest tylko szabat. Szabat to nie jest tylko dzień szabatu. Cały proces przygotowania, tak? Na przykład mamy zasadę niewyruszania w dalekie podróże przed szabatem. Robimy zakupy, robimy porządki, robimy pranie, kąpiel i tak dalej. To wszystko jest już. Od wtorku po południu mówimy szabat szalom. Czyli dzisiaj już mogę do państwa na koniec powiedzieć, jak kiedy będziemy kończyli to spotkanie, powiedzieć szabat szalom. Moment, który przejściowy, który nie jest szabatem, jest zapalenie świec.
I to zapalenie świec, to widzieliśmy wcześniej, jest właśnie bardzo ważnym elementem liturgicznym i zaznaczyłam go na różowo, ponieważ wpisuje się do czegoś, co trochę o czym wspominałam tutaj, mianowicie o tym, że szabat jest kobietą. Da? Więc to jest trochę nam odpowiada. Więc zapalają świece panie, matki, rodzin. I od momentu, kiedy właśnie kobieta ma zasłonięte oczy, w tym momencie zaczyna się szabat. Ona mówi błogosławieństwo z zasłoniętymi oczami, odsłania oczy i w tym momencie, kiedy odsłaniasz oczy dla niej, dla jej i dla jej dzieci, do pewnego stopnia dla domostwa, jak gdyby zaczyna się szabat. To niekoniecznie się przekłada na męża, ponieważ ten mąż w tym momencie może pójść do synagogi i powiedzieć modlitwę popołudniową z piątku. Więc to jest tak, że jeżeli jeszcze nie powiedział, chociaż zwykle w tym czasie, to zwykle zapalamy około 18 minut przed, zwyczaj jest taki, żeby zakładać 18 minut, zapalać świecę 18 minut przed szabatem i w związku z tym mamy jeszcze 18 minut, w czasie którego można powiedzieć minchę, ale bardzo często to jest już powiedziane. Potem jest, i oczywiście w tym momencie jest szabat, szabat się kończy z kolei hawdalą. Tak, i o ten set będzie też pokazana, pokażę też, jak wygląda set hawdalowy. Hawdal jest rozdzieleniem pomiędzy szabatem a dniami poprzednimi i na temat hawdali można zrobić osobny wykład, więc może kiedyś do tego zrobimy, ponieważ jest to bardzo ciekawe liturgicznie, bardzo ciekawe liturgiczne zjawisko ze swoimi własnymi zwyczajami. Nie jest długie, bo to jest fascynujące. I potem oczywiście mamy tydzień, który jest jakby przepełniony światłem tego szabatu, który ma inspiracje związane z tym szabatem, który się nazywa od szabatu danego tygodnia, tak? Parsza Bereshit, szabat Bereshit i tak dalej. Dobrze. Chyba tutaj, okej, okay, dobrze, nieścisłość, ale nieważne. Zachód słońca, więc, prawda, na etapie zachodu słońca jest zapalenie, właśnie mówimy minchę i potem właśnie mamy te zapalenie świec szabatowych, o którym mówiłam w kontekście wcześniejszym. Kabala szabat, przywitanie królowej szabatu, znowuż, prawda, która jest panną młodą, ona przychodzi jako panna młoda, która jest jednocześnie królową, księżniczką. Tak, w niektórych społecznościach czytamy pieśni nad pieśniami i jest Marif. Marif jest modlitwą codzienną, zwykłą. I potem w nocy śpiewamy Szolem Aleichem, witamy anioły ze sobą, które przychodzą do nas z synagogi i to jest pierwszy raz, jedyny przypadek, kiedy mówimy bezpośrednio do aniołów w tradycji żydowskiej, przynajmniej jeden z niewielu. I jest to oczywiście bardzo kontrowersyjne, rabini próbowali zatrzymać tą tradycję, ale melodia jest zbyt piękna, słowa są proste i ta tradycja została. Znowuż mówimy Eszes Hajl, pieśń o dzielnej kobiecie. Potem jest kidusz nad winem, jemy znowuż dolną chałkę. Zamiast górnej chałki, tak jak zwykle w czasie dnia, w piątek wieczorem i w czasie świąt wieczorem jemy dolną chałkę. Znowuż bardzo skomplikowana symbolika. Chałka ma bardzo różne symbole i też w mistycznym judaizmie nawiązuje też do relacji między kobietą a mężczyzną, więc to jest oczywiście też znowuż taki bardzo delikatny symbol nawiązujący do tego, że ten piątek wieczorem jest w jakiś szczególny sposób poświęcony tematyce kobiecej. Pieśni Dwartora. I teraz tak, mamy bardzo w wielu domach, to nie jest oczywiście wszyscy, nie są wegetariańskie domy, wegańskie i tak dalej, ale bardzo często jest taki porządek. Przy takim klasycznej rodzinie żydowskiej, klasycznym Borough Parku, powiedzmy, tak? Klasycznym Flatbush, klasycznym Maasharim, ale nawet w wielu innych dzielnicach Izraela, Jerozolimy, czy tam, gdzie jest właśnie tradycyjne domy, to zaczynamy od ryby. Czasami jest zupa, czasami nie ma zupy, w zależności też od pory roku. I potem, jak już umyliśmy, zrobiliśmy kidusz, błogosławieństwo nad winem, umyliśmy ręce, zjedliśmy ten kawałek chałki, która w czasie roku jest też maczana w soli, w czasie święta Rosh Hashana i pierwszych dni po Rosh Hashana do święt Sukot chałka jest okrągła i maczamy ją w miodzie. Ja lubię też to robić w różnych innych okazjach, więc jak tylko mam okazję, to jest Rosh Hashana, taka czy inna, dodatkowo, prawda, święto
początek roku, tak jak mówiliśmy o święcie Nissan, ja lubię bardzo, więc zawsze coś takiego symbolicznego można zrobić. Ryba, często ryba w galarecie na przykład, gefilte fish jest bardzo często, ale niekoniecznie, bo mogą być inne ryby. Potem śpiewamy, robimy taką przerwę po jedzeniu tych zwykle sałatek z rybą. No mówimy pieśni, śpiewamy pieśni szabatowe. Dajemy dwartorę. Dwartora to jest dany komentarz do Tory na dany tydzień. Staramy się to, żeby to było krótkie i zwięzłe, ale różnie z tym bywa. Potem jest mięso, czyli coś, czulan się podaje w ciągu dnia, ale tutaj byśmy zwykle czasami to jest kawałek kurczaka, czasami to jest kawałek mięsa. Oczywiście to jak najbardziej sojowe mięso wegetarianie używają w takich sytuacjach, jak najbardziej, czy wegani. I potem mamy desert, mamy zwykle, żeby podawać jakiś desert dla też, i potem mówimy błogosławieństwo po jedzeniu, które zawsze mówimy po jedzeniu chleba. Żeby zobaczyć, tak wygląda piątek wieczorem. W sobotę rano idziemy do synagogi i w synagodze właśnie tu jest przepiękna scena. Są w żydowskim instytucie historycznym jest taki błąd w opisie, tam jest napisane, że to jest Hawdala, to nie jest Hawdala, to jest wyniesienie zwojów Tory z Arki Przymierza. I widzimy tutaj, prawda, rabina, który trzyma, lub Hazana, który trzyma w swoich ramionach zwój Tory, prawda, i prowadzi go do stołu, na którym ten zwój Tory będzie odczytywany. Odczytujemy Torę w czasie liturgii dnia, w czasie liturgii porannej. I tutaj właśnie, prawda, tutaj mamy taki krótki opis, co się dzieje w ciągu dnia z kolei. Modlitwa poranna, która składa się z dwóch części, szachritu i musafu. Między szachritem, modlitwą poranną, którą mówimy codziennie, ale tutaj jest szczególnymi stawkami na szabat, jest również właśnie czytanie Tory, czyli tak mówimy szachrit, czytanie Tory, musaf. Potem po zakończeniu modlitwy mamy posiłek, potem mamy coś, co się nazywa onek szabat. Ja o tym onek szabat będę trochę więcej mówiła. Jest też odpoczynek, tak, menucha to znaczy odpoczynek, limut to znaczy studiowanie Tory. W czasie, zgodnie z tradycją żydowską, jest opinia, że powinniśmy spędzić połowę czasu szabatowego na studiowanie Tory. Pytanie, czy to ma być 12 godzin, to właściwie, ponieważ szabat trwa 25 godzin, a nie 24, to czy to jest 12,5 godziny, czy to jest raczej ten wolny czas, który mamy przed sobą, możemy podzielić go na pół. Dyskusja trwa, więc nie musimy teraz tego ustalać. W każdym razie jest tradycja, żeby oprócz tego, że jest dwartora przy stole szabatowym, żeby studiować Torę w szabat. Potem mamy modlitwę popołudniową, czyli minchę, której się też czyta Torę, to w szabat jest wyjątek trochę. Trzeci posiłek, czytamy tylko w Yom Kippur też, więc trzeci posiłek to jest to, co nazywamy Saudat Shlishit. Potem jest Mariv, wieczorna modlitwa, i to jest oczywiście już koniec szabatu w tym momencie, i to jest już Mariv na dzień poprzedni. Ze wstawką hawdalową, o tym też wspominałam wcześniej, że jest ta hawdala, nie tylko jest w takiej formie, że jest świecy i specjalnego całego rytuału, ale również jest taka krótka modlitwa, wstawka w 18 błogosławieństwach związana z hawdalą, którą warto pamiętać i mówić, jeżeli się mówi Mariv po zakończeniu szabatu. No i potem w wielu społecznościach żydowskich jest tradycja mylawy małka odprowadzenia królowej. Znowuż to nawiązanie, że szabat jest kobietą, prawda, jest królową, która nas nawiązuje do tej koncepcji, że szabat jest też szchiną, obecnością Boga wśród ludzi. Więc że to jest współobcowanie między człowiekiem a Bogiem. Więc mylawy małka jest odprowadzeniem królowej szabatu. No to jest hasycka tradycja, zwykle związana z ciszem, związana z nauczaniem Tory, może jakąś drobną przekąską. Zwykle ludzie są najedzeni, więc nie mówimy tu o jakiejś wielkiej uczcie. I śpiewa bardzo w takich medytacyjnych śpiewach, troszkę smutnych, trochę medytacyjnych właśnie. Tak. Dobrze, tutaj mamy przedstawiony obraz kiduszu, prawda? Wszyscy stoją, kiedy wieczorem, zapalone są świece, widzimy Państwo, są wino i tutaj i ktoś ma tutaj chałki zasłonięte, prawda? To jest właśnie taka typowa. Mówiłam, że będę mówiła więcej o onek szabat. Przepiękny obraz właśnie pod tym tytułem, onek szabat. Tak to wygląda. I oczywiście w
prawda, mówimy, ok, studiowanie Tory, w dobrym towarzystwie zawsze się milej studiuje, prawda, więc tutaj widać ten, specjalnie zrobiłam to zbliżenie na twarzy, tutaj trochę ucięło, o, tutaj można widzieć więcej, prawda, tutaj ten obraz, niby księgi są otwarte. Myślę, że to jest bardzo, ktoś podpatrzył świat, prawda, podpatrzył życie. Widzimy, że to jest rodzina, która nie, jak było wcześniejsze, może były z różne, widać, bo biedniejsze rodziny, to jest najprawdopodobniej jakaś troszeczkę rodzina, która ma trochę więcej zasobów, widzimy po strojach, ale widzimy też, prawda, ludzkie interakcje, które są zupełnie normalne i zrozumiałe. Długie popołudnie szabatowe, prawda, koleżanka zaprosiłam, ktoś zaprosił koleżankę do domu, a tutaj siedzi brat i widzimy, co się dalej, całą tą dynamikę, prawda, bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze. Więc mówiłam o właśnie tych narzędziach hawdalowych, besamimce, właśnie tutaj są właśnie specjalne, tutaj oni to nazywają balsaminek wieżyczkowa. Tak bardzo chodzi o to, żeby to w środku są ładny zapach, jakieś zioła, prawda? A dziurki są zrobione, żeby można było przez te powąchać, bo jedną z rzeczy, z jedną z elementów hawdali jest właśnie powąchanie. No dobrze, to jak my ten. No dobrze, to jest bardzo ładna opowieść i bardzo często takie opowieści się znajdują tam, jak wspomniałam o Wikipedii i na 16-14 przekazaniu również, ze szczegółami ten cały proces szabatu jest opisany. Ale to by pokazywało, jak bardzo szabat jest tak naprawdę zawieszony w czasie, uzależniony w czasie. I że coś się wszystko cały czas zmienia i ciągle co jakieś kilka godzin robimy coś innego i mamy całą taką tradycję zamkniętą tego procesu. Za to sprawa jest o wiele głębsza. Otóż cały to okres szabatowy jest zamkniętą, w sensie zamkniętą przestrzenią czasu. Zresztą przestrzeń czasu to nie brzmi najlepiej, ale okresem czasu zamkniętym, który ma pewnego rodzaju filozofię i który ma pewnego rodzaju teologię i ma ogromną głębię. I teraz możemy trochę więcej o tym powiedzieć. Zachoret Yom HaShabbat Lekosho. Jednym z 10 przykazań, mamy 10 przykazań, pojawia się w Pięcioksięgu Mojżesza, w Torze, w Biblii Hebrajskiej dwa razy. W różnych miejscach wspomniane, wymienione całe 10 przykazań. Troszeczkę są różnice między nimi. W Księdze Wyjścia jest Zachoret Yom HaShabbat Lekosho. Pamiętaj dzień szabatu, abyś go uświęcił. Za to w Księdze Powtórzonego Prawa jest Shamoret Hayom HaShabbat LeKodesho Kasher Tzivacha Hashem Elohecha. I przestrzegaj dnia sobotowego, nie pamiętaj, a przestrzegaj dnia sobotniego, abyś go święcił, jak ci rozkazał ci dziekuisty Bóg Twój. To jest tłumaczenie Strykowa, żeby nie było wątpliwości, wzięte z Sefardy. Więc proszę Państwa, zobaczmy na tą jedna ciekawa rzecz. Otóż pierwsze 10 przekazań, kto dał? Oczywiście dostały dane narodowi żydowskiemu przez na górze Synaj. Taka była tradycja, prawda? Ta tradycja nam mówi, że te 10 przekazań było dane na górze Synaj narodowi żydowskiemu przez Boga. Więc to jest to, co myśmy usłyszeli od Boga, że tak powiem. Tak? To jest Zachor, pamiętajcie. Ale to, co Mojżesz powtórzył, Mojżesz powtarza 10 przykazań Żydom w Księdze Powtórzonego Prawa, stąd jest nazwa Powtórzone Prawo. I proszę Państwa, on już mówi, przestrzegajcie. Tak? To jest już ze strony narodu żydowskiego, jak my odbieramy, mówimy sobie nawzajem, przestrzegajcie, pilnujcie. No, to jest bardzo ciekawa dynamika. I oczywiście oba słowa, zarówno Szamor, jak i Zachor, mają ogromne znaczenie w tradycji żydowskiej. Więc i ten język, bardzo widać, mówiłam, że liturgia żydowska jest najlepszą księgą żydowskiej teologii, więc proszę zobaczyć, jak się ten język pojawia tutaj w kiduszu. To jest kidusz wieczorny i potem zobaczymy na kidusz poranny. Przeanalizujemy kidusz poranny. Kiedusz wieczorny nad winem, no pokazywałam tutaj tą scenę, więc co oni tutaj mówią, prawda? Co jest takiego ważnego? Nie będę mówiła, dlaczego nad winem, ale to jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Dlaczego wino używamy do tego? Ale to jest, załóżmy, że wino jest w tym momencie takim najprostszym językiem, że wino służy do tego, żebyśmy wiedzieli, że to jest coś ważnego.
że wino jest drogie, że wino jest w jakimś sensie cenne i że uświęca po prostu, podnosi status szabatu, taki napój królewski. W sensie, na razie, bo to oczywiście jest głębsze, ale zostawmy to w tej chwili. I był wieczór i był poranek, dzień szósty. Okay? To jest, do czego to jest nawiązanie? Oczywiście do stworzenia świata przez Boga. Były okończone niebiosa i ziemia i wszystkie ich zastępy. Bóg ukończył siódmego dnia pracę, którą wykonał. I odpoczął siódmego dnia od wszelkiej pracy, którą wykonał. Tak? I pobłogosławił. Tak? Bardzo ważna rzecz, pobłogosławił siódmy dzień i poświęcił go, gdyż w nim odpoczął od wszelkiej pracy, którą stworzył, aby ją wykonać. To jest rzecz, którą mówi, to jest słowo, które mówimy co piątek wieczór. Tutaj mówimy o normalne błogosławieństwo na wino. Błogosławiony jesteś ty, Haszem, nasz Bóg, który uświęciłeś nas swoimi przykazaniami i upodobałeś nas sobie, swój święty szabat, łaskawie z miłością przekazałeś nam jako dziedzictwo. No, tutaj jest ten szamor, pamiątkę, zachor, którą dzieła stwarzania. Czyli tutaj jest trochę wspomnienie tego szamor i zachor. Gdyż on jest początkiem świętych uroczystości, pamiątką wyjścia z Egiptu. I to jest bardzo ważne, dlatego że mówiliśmy, dlaczego wybrałam, żeby mówić o szabacie dopiero teraz, po święcie Szawłot. Oczywiście dlatego, że dostaliśmy Torę na Górze Synaj w czasie święta Szawłot. Tam dostaliśmy właśnie te pierwsze przykazanie, 10 przykazań. I to był szabat również, ale również dlatego w tym całym cyklu zaczęliśmy od Pesach. Prawda? I tutaj mamy znowuż nawiązanie, jak bardzo mocno szabat jest związany ze świętym Pesach. Mówiłam, szabat jest związany ze wszystkim, o czym się uczymy w Torze. Gdyż nas wybrałeś i nas wyróżniłeś ze wszystkich ludów, a ty święty szabat łaskawie nam miłością przekazałeś nam jako dziedzictwo. Tak, to szabat jest jednym z symboli przymierza między narodem żydowskim a Bogiem. To jest wyraźnie tutaj podkreślone. Błogosławiony jesteś ty, Boże Haszem, który uświęca szabat. Tak? I to do czego Żydzi są powołani czy wybrani? Do tego, żeby przestrzegać szabatu, do tego, żeby przestrzegać przykazań. Jednym z symboli, jednym z elementów podkreślenia tego przymierza z Bogiem jest właśnie przestrzeganie szabatu. Dobrze. Pamiętaj, by przestrzegać. Dzieci, tak. I teraz drugi kiedusz poranny. Dzieci Izraela powinny pilnować szabatu i przestrzegać szabatu przez wszystkie pokolenia jako wieczne przymierze. Jest to jednak znak między nami. Tak, no i z synami Izraela na wieki, że w ciągu 6 dni Bóg stworzył niebo i ziemię i 7 dnia zakończył, tak? I zobaczcie, co tu się dzieje. Pamiętaj o szabacie, aby go uświęcać. Będziesz pracować przez 6 dni i wykonywać całą swoją pracę, ale 7 dnia jest dzień dla Pana Boga naszego, nie możesz wykonywać żadnej pracy twórczej, żadnej twórczej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój robotnik, ani lub pracownica, twoje zwierzę, ani obcy, który mieszka wśród tobie, wśród was. Tu jest oczywiście kwestia tego, że i teraz może pytanie, no dobrze, a jak to jest, czy Żyd może poprosić nie Żyda, żeby zapalił dla niego światło? Osobna kwestia, prawda? Ale ktoś, kto jest domownikiem i ktoś, kto jest członkiem naszej społeczności, zaczyna być to bardziej problematyczne. Ale no już mówiłam o tym, że, nie, że to moje zajęcia tutaj nie zajmują się halachą, tylko pewnym strukturą, prawda? W konkretnych wypadkach musimy zważyć, co jest ważne, jakie są potrzeby, wobec tego, jakie są zasady i tutaj podejmujemy decyzję zgodnie z tym. Co one zamierzają, a 7 dnia i tak. Dlatego Bóg pobłogosławił szabat i uczynił go świętym. Tak, i tutaj jest zarówno element pamiętania i przestrzegania wymieniony i oczywiście też błogosławieństwa szabotowego. Więc to jest oczywiście przez całą liturgię żydowską będą się te dwa elementy powtarzały i również jest to jedno z wyjaśnień, dlaczego mamy dwie chałki, szabat i szamor i zachor. Inną przyczyną, dla którego mamy dwie chałki na wszystkie trzy posiłki, są chleby pokładne, które były w świątyni jerozolimskiej, dwa właśnie z okazji szabatu przynoszone do świątyni, ale jeszcze inną kolejnym powodem jest to, a dlaczego dwa? Dlatego, że w czasie, kiedy byliśmy na pustyni, manna była dawana również, były dwie porcje manny dawane przed szabatem w piątek, żeby ludzie nie musieli wychodzić poza obręb i zbierać manny. I potem z tej całej tradycji mamy też tą tradycję, która jest związana z Ejruwem, z niewychodzeniem poza pewien określony teren w czasie szabatu.
No? Bo są, i to są dwa, jest Tchumin i Eruwin. Tchumin to jest kwestia wychodzenia poza pewną przestrzeń, a Eruwin to jest kwestia przenoszenia obiektów poza pewną przestrzeń. I zobaczmy teraz, jak tu jest powiedziane, ale to nie są tylko te zasady, prawda? Mamy dużo więcej zasad dotyczących tego, czego nie wolno wykorzystywać w szabat, wykonywać szabat. I tu jest właśnie, jakie jest znaczenie słowa znak w zdaniu dotyczącym, że szabat jest znakiem, zaraz, bo to zniknęło mi to, przepraszam najmocniej. Jakie jest znaczenie? Okej, dobrze, mogę to zrobić? Nie, to nie da. Jakie jest znaczenie słowa znak w zdaniu dotyczącym tego słowa, że szabat jest znakiem między Bogiem a ludźmi? Chodzi o zrozumienie etymologiczne, filozoficzne słowa znak. To jest słowo znak, to jest... tak jak powiedziałam, to jest symbol. To jest symbol przymierza. Przymierza między Bogiem a. To jest trochę tak. To jest dobre pytanie, tak naprawdę. Dobrze, ja zastanowię się nad tym, jak to wytłumaczyć. Ja myślę, że trochę mówiłam o tym przymierzu wcześniej. Że to jest. Może to jest to, że w tradycji żydowskiej to jest chyba, może nie mówię teraz o samym etymologicznym znaczeniu słowa, do którego może wrócę za chwilę, ale na poziomie tradycji żydowskiej, że w tradycji żydowskiej wszystko, co my wierzymy, wyrażamy za pomocą aktu. Nie tylko mąż czy żona mają obowiązek, żeby wobec siebie nawzajem, prawda, kochać się i szanować, ale mamy też obowiązek pokazywać to i mamy na przykład przygotowanie do aktu małżeńskiego, mamy całą listę rzeczy, które obowiązków męża wobec żony, obowiązków żony wobec męża. No oczywiście, to jest jakiś archetyp, jakiś zarys, rzeczy się zmieniają, są, to nie wszystko jest zapisane w kamieniu, prawda? Tak mówię, tylko 10 przekazów zapisane w kamieniu, wszystko inne jest płynne, ale mamy pewien framework, mamy pewien systemowe założenia, potem, które każda rodzina, każda społeczność sobie dostosowuje do swoich możliwości, do swoich potrzeb, do swojej tradycji, do swojej kultury, prawda? Ale jednocześnie mamy pewne podstawy. To chodzi o to, że przez to, że my przestrzegamy szabatu, pokazujemy sobie samym i światu, i ludziom, i Bogu, że jesteśmy członkami tego, elementem tego przymierza. Że nasze życie jest wplecione w historię narodu żydowskiego i przez to, że jest wplecione w historię narodu żydowskiego, jest jednocześnie też elementem tego przymierza. I my to wyrażamy w bardzo praktyczny sposób, właśnie przez kidusz, właśnie przez modlitwę, właśnie przez bycie w społeczności tego dnia, zarówno przez te intymne bardziej elementy, prawda, indywidualne elementy przestrzegania szabatu, jak i te bardziej publiczne i te bardziej, prawda, liturgiczne wręcz. Więc to jest odchi, tak? Znak. Odchi lejom ha-szabat. I to jest ten znak. Można to porównywać na przykład do obrzezania. Obrzezanie jest również znakiem przymierza między Bogiem a narodem żydowskim. No, można powiedzieć, ale inne narody też to robią. I w takim sensie oczywiście szabat jest unikalny, ale też inne narody, inne religie też mają koncepcję świąt, prawda? Ale my to robimy w określonym kontekście liturgicznym, w określonym kontekście historycznym, w określonym kontekście mentalnym i to powoduje, że jest to unikalnie żydowskie doświadczenie. I rzeczywiście czegoś takiego szabat nie ma, nawet nie ma porównania do czegoś takiego w żadnej innej tradycji, jak niektórzy rabini zafascynowani buddyzmem spotkali się z Dalai Lamą i zaczęli mu tłumaczyć, jak wygląda szabat. Dalai Lama powiedział, to jest 25 godzin medytacji, bo cała świadomość człowieka się zmienia. No, więc to nie tylko chodzi o to, żeby przechodzić przez te wszystkie elementy, prawda, przez te wszystkie etapy, tylko żeby mieć tą głębszą świadomość. Świadomość też docenienia tego, bo przez to, że my przestajemy stwarzać, my doceniamy to, co myśmy stworzyli przez te 7 dni, przez te 6 dni i również to, co Bóg stworzył.
prawda? Więc my jakby jesteśmy odtwórcami w stworzeniu Boga, prawda? Więc tą, co Bóg stworzył. Więc to jest jakby w tym sensie, my działamy na tej platformie. Teraz tak. I zobaczmy, jak to wygląda w tym właśnie Księdze Wyjścia. Zobaczmy, jak, ten, jak ta dynamika się bardzo ładnie układa. Prawda, że rabini wyprowadzają 39 czynności zakazanych w szabat z budowy mieszkan świątyni na pustyni. I to jest ten rozdział. I proszę zobaczyć, przepiękna artystyczna rzecz. Zawsze jak czytam ten fragment, to myślę o Monice Krajewskiej, o innych artystach żydowskich, prawda? A oto przydałem mu Ohilaba, syna Ahisamacha z pokolenia Dan, w sercu każdego mądrego, a w sercu każdego mądrego złożyłem mądrość, aby wykonywali wszystko, co przekazał tobie. I tutaj jest opis tego, jak wyglądała świątynia. Przybytek zbioru i arkę, tak? Przybytek zboru i arkę dla świadectwa i wieko dla niej i wszystkie przybory przybytku, to znaczy, prawda, świątynię, przepraszam. I stół i przybory jego i świeczniki i lity, wszystkie przybory jego i ołtarz i dla kadzidła ofiarnicę, całopaleń i wszystkie przybory jej i miednice i podłoże jej i szaty przetykane i szaty święte dla Arona kapłana i szaty synów jego dla piastowania kapłaństwa i olej namaszczenia i kadzidło z wonności dla świątyni. Wszystko tak jestem, jakim ci przykazał uczynię. Oświadczył wiekuisty Mojżeszowi, rzekł: powiedz synom Izraela, wszakże szabatów moich przestrzegajcie, bo to znak, prawda, między mną a wami, w pokoleniach waszych, byście poznali, że ja wiekuisty, który poświęcam was i przestrzegajcie szabatu, bo by święty był u was. Kto znieważy śmiercią karennym będzie, gdyż każdy, który by wykonał w nim robotę, wytrącona będzie dusza, będzie dusza ta spośród synów ludu swojego. 6 dni, znowuż, tak, i to już znamy już z Kiduszu, i przestrzegać będą synowie Izraela szabatu, zachowując szabat w pokoleniach swoich, jako przymierze wieczne między mną a między synami Izraela. Prawda? I to jest, i znowuż tutaj mamy nawiązanie do, z jednej strony oczywiście to wszystko jest związane z wyjściem z Egiptu, to się wszystko dzieje po wyjściu z Egiptu i po dostaniu Tory na Górze Synaj, czyli po święcie Pesach, po święcie Szawułot, mamy teraz ukonstytuowanie, zaczynamy budować świątynię i mamy zasadę od razu, mamy budować świątynię przez 6 dni, tak jak Bóg stworzył świat przez 6 dni, i 7 dnia mamy odpocząć. I to jest bardzo wyraźne. W związku z tym rabini wyciągają, że te czynności, które służyły do budowania świątyni, powinny być zaprzestane w czasie szabatu. No, zobaczcie, jakie to jest wszystko, każdy szczegół się liczy. No? Dwie tablice, tak, i tak dalej, tutaj dalej o tablicach kamiennych. Jak nam się ładnie cały ten cykl, jak się nam zaczął, prawda, w miesiąc Nisan, przygotowanie do święta Pesach, zaczyna nam się kalendarz żydowski i bardzo nam się wszystko ładnie spina, do tego, żeby się spotkać właśnie w kulminacyjnym momencie, tak naprawdę właśnie w czasie szabatu. Teraz tak, dobrze. Tak wyglądała świątynia na pustyni, prawda? Ostatnio oglądaliśmy świątynię jerozolimską, można oczywiście znaleźć, mieszkan na pustyni jest czymś innym, jest namiotem, dlatego się nazywa namiot, widzicie Państwo, można te wszystkie elementy pozbierać i przenosić z miejsca na miejsce, świątynia na pustyni podróżowała właśnie w formie przenoszonej i widzimy tutaj różne elementy, w środku jest ten namiot zgromadzenia, w namiocie zgromadzenia znajduje się tablice przykazań, prawda? Przed tym jest miejsce do składania ofiar. Widzimy tutaj właśnie, że tak powiem, zwierzątka, które w tym kierunku idą. Bardzo fajną rzecz znalazłam pani Daniela Kolodny na Sefari po angielsku. Wyjaśniła istotę najważniejszych elementów
przestrzegania szabatu, właśnie szamor, zachor, tak? Więc to jest tego szamor, tego przestrzegania szabatu, właśnie w kontekście, i jeden tylko maleńki fragment z tego wybrałam wam, co to znaczy melacha, co to znaczy praca, prawda? To jest czynność zakazana w szabat. Rabini w starożytności musieli dokładnie wyjaśnić, co oznacza ten termin i jakie czynności nie wolno wykonywać w szabat, i robili to, prawda, niebo i ziemia oraz wszystkie ich elementy zostały ukończone, prawda? Więc tutaj jest, melacha się pojawia w takim kontekście w Księdze Rodzaju. Siódmego dnia Bóg skończył swoją pracę. O, dziękuję. O, to, przepraszam, można wrócić do tego poprzedniego, bo to coś... O, dziękuję, tak. Niebo i ziemia, bardzo dziękuję, to wam lepiej. Niebo i ziemia oraz wszystkie ich elementy zostały kończone. Siódmego dnia Bóg skończył całą pracę, melacha, która wykonał, zaprzestał siódmego dnia całej pracy i tak dalej. To jest już, żeśmy to widzieli. I teraz tak, w szczególności rabini zwrócili uwagę na symetrię między Księgą Rodzaju i Księgą Wyjścia, którą wcześniej widzieliśmy. W obu miejscach użyto tego samego terminu malacha, praca. I w jednym to jest co? Stwarzanie, drugie było, rabini zauważyli dalej, że właśnie odnosi się też ta malacha do świątyni na pustyni i oznaczeniu sabatu, i zdecydowali tak, i w taki sposób, przez to słowo melacha, które się przeplata w torze w różnych miejscach, słowo jest zwykle tłumaczone jako wykonanie, które ma silny element kreacji i kreatywności. Prawda? To są te czynności, które zakazane są w szabat, czyli tak naprawdę nie chodzi tutaj o to, że praca jest zakazana. To, co jest zakazane, to jest kreatywność, wprowadzanie zmiany do świata. Z tych wspólnych słów w oryginale hebrajskim zestawienie tematów rabini Miszny wywnioskowali znaczenie, jakie czynności są zakazane, i stworzyli, podzielili je na grupy, prawda? I właśnie związane z, na przykład takie, które były ściśle związane z pracą dla tabernakulum, na przykład wykonywanie farby na obicia zasłony, wykonywanie pokryć ze skóry i tak dalej. Na przykład zarówno na 16-14 przykazaniu, jak i na Wikipedii pod hasłem szabat można znaleźć te wszystkie czynności zakazane w szabat. Dobrze, dalej. Dobrze. I teraz właśnie jest piramida społeczności, duchowości w szabat, prawda? 39 prac zakazanych w szabat, które są na tej samą podstawą. Czyli nie można mówić, że ktoś jakby w ortodoksyjnej koncepcji, nie można mówić, że ktoś przestrzega szabatu, jeżeli, wiecie Państwo, muszę zrobić jedną rzecz, przepraszam. Dobrze. Przepraszam najmocniej. 39 praw zakazanych w szabat, zakazy są podstawą. Tak, to jest to tym minimum, której absolutnie musimy wykonywać, żeby w ogóle można było mówić o jakiejś duchowości szabatu. Potem mamy. Na to dochodzi kolejna rzecz, być może wczoraj było o tym trochę mówione, na temat ogrodzenia wokół tory, że rozbudowane są te zakazy, które są z tory, przez rabinów, żeby zabezpieczyć te zakazy z tory, ale one jednocześnie stanowią pewnego elementu nadbudowę i wprowadzają pewnego rodzaju, zaczynają budować pewnego rodzaju atmosferę szabatu również, żeby nie robić czegoś, co technicznie byłoby dozwolone, ale w praktyce byłoby zakazane w szabat, prawda? I tutaj dochodzi też oczywiście noszenie i chodzenie na dalekie dystanse. Niby nie jest to, prawda, jest to rzecz, która, ale też dotykanie, przesuwanie przedmiotów. Ktoś mógłby, nie włączam komórki, ale cały szabat się nią bawię. Tak? I właściwie bez przerwy ta moja świadomość jest związana z tym, co się dzieje w świecie poza szabatowym, że tak powiem. Potem malechet machszewe, czyli stan myślenia. Zaczynam, że mogę siedzieć na krześle i złamać szabat, tak? Znaczy mogę siedzieć na krześle, nie ruszając się, i myśleć o tym, dobrze, tutaj przesunę tę inwestycję tutaj, prawda? Tej osobie napiszę po szabacie taką informację i tak dalej. Prawda? Możemy w ten sposób też myśleć. I w ten sposób, mimo tego, że nie ruszymy, nie wstajemy z krzesła, możemy złamać szabat. Potem jest świadomość, że szabat jest szabat, czyli pamiętanie o szabacie.
No, pamiętamy o tym, że jest coś takiego cały moment, w każdym momencie, gdzie jesteśmy, prawda, w odniesieniu do szabatu i że to jest szabat. I nawet mamy traktat, co się stanie, kiedy ktoś zapomni, że jest szabat, albo zapomni, że w coś danej rzeczy, w Talmudzie są takie dyskusje, co się stanie, że ktoś zapomni, że jest szabat, albo zapomni, że coś jest zakazane w szabat. Więc mamy różne, i właśnie to nawiązuje do tego słowa zachor też, tak? Że mamy pamiętać, nie tylko pamiętać o szabacie w dni powszednie, ale pamiętać w czasie szabatu o szabacie. No i też onek szabat, i właśnie tutaj jest ta koncepcja rozkoszy szabatowej. Przepraszam, szabat menucha, czyli to, że właśnie nie tylko chodzi o to, żebyśmy mieli przyjemność, nie tylko żeby to były te wszystkie zakazy, prawda, ale również przyjemność z tego obchodzenia szabatu i potem rozkosz szabatowa, która jest czymś więcej, która jest satysfakcją z bycia ze sobą nawzajem, z celebrowania szabatu. Dlatego jest to dla mnie strasznie ciekawe, jak to doszło do tego, że Żydzi, którzy byli w getcie warszawskim, zbierając dokumenty na temat getta, nazwali to onek szabat. To jest bardzo dla mnie ciekawe, bo onek szabat to jest coś bardzo głębokiego, filozoficznego, teologicznego i kedusza. Dobrze. I to jest tak naprawdę podstawa, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje szabat. Widzę, że mamy bardzo mało czasu, więc zrobię tak, że powiem bardzo krótko, że bardzo ważny żydowski filozof z Polski napisał niezwykle ważną książkę na temat szabatu. Nie jest to księga halachiczna, nie jest to księga naukowa. Prawda? Jest to jego interpretacja, tak jak mówiłam, trzeba zwracać uwagę na warstwy, kto mówi skąd. Abraham Jehoshua Herschel jest filozofem. Jest właściwie trochę można powiedzieć, jak się go czyta, jest poetą i tutaj mamy pewien obraz, który on wytwarza. Więc on mówi o świętości w przestrzeni i świętości w czasie. I mówił o tym, jak bardzo ważne jest, że właśnie w judaizmie podkreśla się tą świętość w czasie. Żadne święte miejsce nie jest wspomniane w 10 przykazaniach. Wprost przeciwnie, po synajskim wydarzeniu powiedziano Mojżeszowi w każdym miejscu, w którym nakażę ci wspominać imię moje, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. Tak, Księga Wyjścia. Świadomość tego, że świętość nie jest związana z żadnym szczególnym miejscem, uczyniła możliwym powstanie synagog. Świątynia była tylko w Jerozolimie, podczas gdy synagoga w każdej wiosce. Istnieje określony czas, ale nie ma określonego miejsca dla modlitwy. Ja wczoraj z grupą znajomych spotkałam się w internecie i właśnie mówiłam, słuchajcie, robię wykład o szabacie i ta dziewczyna mówi, a ja jestem Żydówką z Indii i powiem ci szczerze, że gdyby nie szabat i gdyby nie tradycja związana z czasem, my w Żydzi w Indiach, których jesteśmy od 2500 lat, od zburzenia pierwszej świątyni, nie zachowalibyśmy na pewno naszej tożsamości przez taki długi czas. Na przykład społeczności zoroastriańskie, które nie mają spisanej swojej tradycji, tam tradycja jest całkowicie ustna, one są na granicy wyginięcia. Rząd indyjski próbuje podtrzymać ich istnienie przez specjalne programy, które pomagają im na przykład zachodzić w ciąży, mieć więcej dzieci i tak dalej, tego stopnia. Więc ona, indyjska społeczność żydowska jest mała, ale istnieje w Ameryce, istnieje w Indiach, istnieje w Izraelu oczywiście. No i oczywiście my jako cała społeczność żydowska nie jesteśmy w takim stanie zagrożenia, niestety nasi bracia zoroastrianie na świecie. Nie mówię, że to jest oczywiście, tylko że jest w tym pewien, nie to, żeby czuć jakąś satysfakcję z tego powodu, absolutnie nie, właśnie jest bardzo smutne, ale jeśli chodzi o zoroastrian, za to jeśli chodzi o tradycję żydowską, to jest bardzo ciekawa obserwacja ze strony rabiego Abrahama Jehoshua Herschela, właśnie zobaczenie, że ten szabat, że ten czas, że to umieszczenie tradycji żydowskiej w czasie jest tak strasznie ważne. Także Biblia żadną rzeczą nie, tak, przez pokolenia miejsce to pozostawało nie tak i tutaj mówimy dalej, muszę niestety trochę pominąć pewne fragmenty. Tutaj zobaczmy, sens świętości w czasie wyraża sposób, w jaki obchodzi
sens świętości w czasie wyraża sposób, w jaki obchodzimy, obchodzi się szabat. Dla święcenia siódmego dnia nie jest potrzebny żaden rytuał, przedmiot. W przeciwieństwie do większości świąt, prawda, podczas których takie przedmioty niezbędne są dla religijnych praktyk, na przykład niektórych mamy tak macę, mamy szofar, mamy lulaw, etrog, czy szałas, tak? W tym dniu symbol przymierza nie nakłada się nawet filakterii. Symbole są zbyteczne. Sam szabat jest symbolem. To jest trochę odpowiedź dla pana Łukasza, dla pana Sławomira, przepraszam, na temat tego, czym jest ten, prawda, że sam szabat staje się dla nas symbolem. Szabat jest całą świętością i to jest samą duszą. Szabat zaś utrzymuje duszę, jest to świat duszy, duch w formie czasu. Jak powiedziano w Talmudzie, wszyscy mędrcy zgadzają się, że pierwsze święto tygodni, Szawuot, kiedy Izraelowi dana została Tora, przypadało w szabat. Jedyne to zaiste dzień, w którym słowo Boga mogło być dane człowiekowi. Każdego siódmego dnia zdarza się cud. Zmartwychwstanie duszy, duszy człowieka i duszy wszystkich rzeczy. Średniowieczny mędrzec głosił, świat stworzony w czasie sześciu dni był światem bez duszy. W siódmym dniu, jego dniu światu dano duszę. Dlatego właśnie powiedziano i odpoczął Bóg w dniu siódmym. Wa i nafasz. Nafasz od słowa dusza, prawda? Nefesz to jest dusza. Prawda, słowo związane z duszą. Więc bardzo poetyckie, piękne nawiązanie filozoficzne właśnie, prawda, nie nauczymy się z księgi, tutaj zresztą ona jest w bibliotece Żychu i dzisiaj mi dowiedziałam się właśnie, że Żydowski Instytut Historyczny jest wreszcie otwarty po COVID dla zwiedzających, więc można zajrzeć do biblioteki, ci, którzy są w Warszawie i zajrzeć do tej książki, bardzo polecam, oczywiście ona, można ją kupić po prostu i bardzo, bardzo polecam, bardzo piękna księga, która opowiada właśnie o duszy, o istocie tradycji żydowskiej właśnie w tej kontekście. I tutaj też były fragmenty, i bardzo też polecam, już teraz nie będziemy wchodzić w szczegóły, pan Jacek Juszkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku jest w PDF dostępny w internecie, który też analizował pod trochę innym kątem to, co napisał rabbi Jehoszua Herschel, jest po polsku z fragmentami, można sobie ten PDF tam znaleźć, troszkę mi tutaj najeżdża, zaraz może to zmniejszę, aha, nie, mam tak, tego, o, tak, bardzo jeden fragment, który chciałam Państwu pokazać z tego artykułu właśnie tego pana, który to Jacka Juszkiewicza, bardzo dobrze to przeanalizował, ten cały Herschela podejście do szabatu. Całe nasze życie powinno być pielgrzymką do siódmego dnia. Uświadamianie sobie i uznawanie tego, co w dzień ten może nam przynieść, powinno być zawsze obecne w naszych umysłach. Jest bowiem szabat kontrapunktem życia, jest melodią, która trwa mimo wstrząsów i zmienionych kolei losu, zagrażających naszemu sumieniu i jest naszą świadomością obecności Boga w świecie. I tutaj określenie szabatu przez Herschela mianem melodii odwołuje się do czasu, z którym muzyka jest tożsama. Jedynie przykład muzyki może oddać istotę czasu i wznieść wyobraźnię ludzką w jego obszar. Muzyka jako zapis wartości liczbowych w czasie różni się od geometrii, która jest zapisem wartości liczbowych w przestrzeni. Muzyka wymaga czasu i harmonii, możemy ją poznać i kontemplować tylko w czasie. Zamykając oczy, odcinamy się od przestrzeni, ale muzyka nie traci w tym czasie niczego ze swojej natury. Oderwana od postrzegania zmysłowego przestrzeni, sama staje się przestrzenią, ale o innych zupełnie wymiarze, słuchając muzyki wpadamy w ekstazę, jesteśmy w muzyce, a ona jest w nas. Inna przestrzeń traci swą realność, jest tylko szereg liczb zapisanych w czasie, człowiek zjednoczony w czasie z muzyką. Jednak aby kontemplować muzykę, cieszymy się jej pięknem, należy stworzyć
ku temu warunki. I właśnie o tych warunkach później, prawda, i ten pan pisze przepięknie, pan, gratuluję panu Jackowi tego pięknego języka i opisu i z głębokiego zrozumienia tym, czym jest szabat. Jeżeli zrozumiemy z tego mojego wykładu dzisiaj, że szabat to jest melodia, że szabat to jest melodia, która przetrwała, którą przetrzymali Żydzi, którą śpiewali Żydzi przez całą historię i która dotrwała do nas, do dzisiejszego dnia i dalej nam towarzyszy, to Państwo zrozumieli, o co chodzi. I prawda, w melodii też jest porządek, w melodii też są zasady i rytm i też pewne rzeczy nie robimy, prawda, bo jeżeli zaczniemy pewne rzeczy robić, to jest fałszowanie. Można w tym momencie powiedzieć, że takie właśnie, ktoś złamie jedną z tych 39 zasad, albo szwut, albo malechet machszewet, prawda, to jest tak, jakbyśmy mieli uderzyli w nie tą tu, nie ten, nie, w nie tą melodię, w nie ten dźwięk, jakbyśmy właśnie zafałszowali. No więc mówiliśmy o tym, jak Żydzi przestrzegają szabatu, prawda, i tutaj jest pokazana piękna historia, historia, która, obraz, który mówi, więcej daje niż 1000 słów, prawda, mamy obraz, o tym, jak Żydzi zesłańcy prawdopodobnie gdzieś na Syberii świętują w jakimś baraku, może nawet w właściwie pociągu, tak, świętują szabat, gdzieś właśnie utrzymują tą tożsamość żydowską w bardzo trudnych okolicznościach, być może pilnują, żeby tam z tyłu nie zobaczono, być może to jest gdzieś jakaś, jak myślę o zsyłkach, zesłańcach na Syberię, no to myślę o komunistycznym jakimś rządzie, który gdzieś tam ich, prawda, więc może religia jest zakazana i oni mimo tego, prawda, gdzieś to próbują trzymać tą tradycję w takich trudnych warunkach. I w związku z tym jest taki piękny cytat, Hadhaam powiedział, że szabat zachował więcej niż, niż Żydy, nie, że to nie szabat, to jest, przepraszam, szabat zachował więcej niż Żydzi, szabat zachował Żydów. To nie jest tak, że Żydzi zachowali szabat, tylko też szabat zachował Żydów, przepraszam, tutaj mi się jakiś, że tak powiem, tak. I jest to bardzo ciekawe, że to ktoś, kto stworzył syjonizm, niekoniecznie ideologię religijną, że to właśnie, że to nie jest tak, że to my trzymamy szabat, że to szabat zachował Żydów, tak? I że to szabat pamięta o Żydach, tak? Że Żydzi pamiętają o szabacie, szabat pamięta o Żydach. Że to jest ta obecność Boga w ludzkim życiu właśnie w taki sposób, że podtrzymuje nas, nasze trwanie. Dobrze. Okej. Następne spotkanie jest 17 Tamuz, początek 3 tygodni żałoby. 9 czerwca mamy następne spotkanie. Może są teraz pytania jakieś? Zachęcam Państwa do zadawania pytań na naszym czacie i oczywiście powtórzę tą dobrą informację, że Żydowski Instytut Historyczny jest otwarty ponownie dla zwiedzających, więc wszystkich tych z Państwa, którzy albo mieszkają w Warszawie, albo będą w najbliższym czasie, serdecznie zapraszam zarówno na nasze wystawy, jak i też do skorzystania z naszego księgozbioru, czy to w naszej księgarni na Tłumackiem, która znajduje się w Instytucie, czy to z zasob naszej biblioteki, które można się zapoznać w naszej czytelni. Serdecznie zapraszam w te najbliższe wydarzenia, jak czwartki na Tłumackiem, czy seminaria naukowe jeszcze do końca czerwca będą w wersji online, natomiast wkrótce miejmy nadzieję, że wiele też będzie się działo w Warszawie na Tłumackiem. Także jeśli ktoś z Państwa ma... Ale wracając do tematu naszego dzisiejszego spotkania, jeśli ktoś ma pytanie, to serdecznie zapraszam do zadawania tych pytań na czacie. Aczkolwiek jeśli Państwu przyjdzie jakaś kwestia do głowy później, to tutaj nasza prelegentka podała swojego maila, jak też przypiąłem tutaj na naszym czacie, żeby był widoczny, miriam.goncarska@gmail.com, więc albo będzie okazja do tego, żeby jakieś kwestie wyjaśnić mailowo, no albo tak jak w przypadku dzisiejszego spotkania, nasza prelegentka będzie mogła odpowiedzieć na Państwa pytanie, zaczynając kolejne spotkanie. No to kolejne wydarzenie można się już rejestrować. Ja Państwu na czacie wklejam właśnie link do wydarzenia na Facebooku. Natomiast no oczywiście zapraszam do śledzenia naszego Facebooka, tam są informacje o wszystkich tych wydarzeniach, które się u nas będą
odbywał w najbliższym czasie. Zapraszam do zapoznawania się z naszymi zbiorami, bo dzisiaj niewielka tylko część została zaprezentowana z naszych zbiorów ze świetnej kolekcji Berlinka, z kolekcji Muzeum Żydowskiego w Berlinie, które istniało zaledwie kilka lat, zostało w latach 30. zamknięte przez nazistów i zdjęcia tych zbiorów trafiły do Żichu już po wojnie, one zostały w dużej mierze zdigitalizowane i są dostępne, więc na naszych portalach cbjj.hi.pl, czyli Centralna Biblioteka Judaistyczna, oraz delet.jhi.pl, tam jest dostępny wybór tych materiałów, więc jedna grafika nawiązująca do tematyki szabatu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, ale też do wielu świąt żydowskich może być tam znalezione. Tak myślę, że ta podróż przez nasze zbiory może być fascynującym uzupełnieniem tego, o czym rozmawialiśmy w czasie tego cyklu spotkań, ale też w czasie drugiego cyklu spotkań o torze prowadzonym przez dr Arię Krawczyka. Z kolei z cyklu o torze w czerwcu będziemy mieli jeszcze dwa wydarzenia, 8 i 22 czerwca. Poszczegóły również zapraszam na naszego Facebooka, ale też na naszą stronę. No i tradycyjnie już zachęcam do zapisywania się na nasz newsletter, który wysyłamy raz w tygodniu i przybliżamy te najważniejsze wieści z tłumackiego i informacje o najważniejszych wydarzeniach, które się... Oczywiście zapraszamy do księgarni i na tłumackie 3/5 w Warszawie, aczkolwiek sama księgarnia dla tych z Państwa, którzy nie mogą pojawić się w Warszawie, jest dostępna też online. Także chociażby modlitewnik żydowski, jeden z modlitewników jest dostępny w naszej ofercie. Tutaj na czacie pojawia się wiadomość od pani dyrektor Moniki Krawczyk z adresem księgarni. Zapraszam do odwiedzenia i do eksplorowania naszych zbiorów książkowych. No i oczywiście wcześniej już podałem link, może wkleję raz jeszcze, do naszego cyklu spotkań, który jest dostępny na kanale Żichu na YouTubie. No, okres pandemii sprawił, że wiele naszych wydarzeń odbyło się tylko w przestrzeni wirtualnej. Plus jest taki, że ci z Państwa, którzy nie mogli pojawić się w Warszawie, mieli do nich dostęp. One są też nagrywane, więc zarówno cykl spotkań o świętach żydowskich, cykl spotkań o torze, jak i praktycznie wszystko, co działo się w Żichu w ostatnim roku, było nagrywane i jest dostępne do obejrzenia na kanale na YouTubie Żydowskiego Instytutu Historycznego. Także skoro nie ma pytań, to myślę, że możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za udział. Z tego, co widzę, wiele osób cyklicznie uczestniczy w kolejnych wydarzeniach z cyklu, co nas bardzo, bardzo cieszy. Także zapraszam na 9 czerwca na 17:45 na 6. i ostatnie już spotkanie z cyklu. Dziękujemy za Państwa obecność i zapraszamy do Żydowskiego Instytutu Historycznego raz jeszcze. Także miłego wieczoru i do zobaczenia, do usłyszenia.